dzisiaj tutaj, w tak zacnym gronie, przed konferencją w Rothschild i przyszła mi taka analogia dzisiaj do głowy, która jest dość chamska, ale i tak się z wami podzielę na dobre rozpoczęcie tej konferencji. Dzisiaj zadaniem moim, Budka i Mirka, jest wprowadzenie was w dobry nastrój, żebyście przyjęli konferencję w Rothschild jak najlepiej, więc siłą rzeczy przychodzi na myśl trzech muszkieterów. Ja zrobiłem z tego nawet film trzech flaperów. Jak ktoś nie wie, co to jest flaper, to niech sobie sprawdzi, ale możemy przejść dalej. Mam nadzieję, że się nie obrażam. Więc nazywam się Maciej Anisorowicz, przyjechałem do was dzisiaj z Białegostoku. Z Białegostoku pracuję w firmie Ultrico jako programista, jestem też trenerem w firmie Bottega. Jestem jeden z liderów białostockiej grupy Dotnet, prowadzę vloga, na którego zapraszam. I można się ze mną skontaktować na różne sposoby, co widzicie zresztą na ekranie. Dodatkowo od paru miesięcy prowadzę jedyny w Polsce podcast programistyczny DevTalk. Jeśli ktoś nie zna, to bardzo zachęcam do zapoznania się z nim. Nawet na ladzie rozrzuciłem do zgodu miłej pani parę naklejek. I tyle o mnie. Dziś będziemy mówić o CQRS, czyli Command Query Responsibility Segregation. I trochę nawiązań do prezentacji poprzedniej Gutka będzie, jednak przedstawiam to wszystko też troszkę inaczej, więc jak widać do tego można podchodzić na różne sposoby. Dziś będę mówił głównie o tym, po prostu o dwóch głównych rzeczach w CQRS-ie, czyli o read side i o write side. Zaraz o tym będzie trochę więcej. I pomysł na tą prezentację chodził mi po głowie przez dobre dwa lata, jednak postanowiłem, że najpierw napiszę jakiś system w tym, zobaczę, czy faktycznie to się sprawdza i dopiero potem będę o tym mówił. Sprawdziło się, więc mówię. I o czym nie będziemy mówić dzisiaj, to jest nawet ważniejsze niż to, o czym mówić będziemy, jako że prezentacja nazywa się CQRS dla każdego, więc będę mówił faktycznie o CQRS-ie i jak wpisze się w Google CQRS, to wyskakuje bardzo dużo różnych pojęć, od których można dostać zawroty głowy i ja o nich dzisiaj mówić nie będę. Nie będę mówił o event sourcingu, chyba że starczy czasu, to troszkę. Nie będę mówił o kolejkach wiadomości, nie będę mówił o wielu źródłach danych dla danej aplikacji, nie będę mówił o NoSQL, nie będę mówił o Domain Driven Design. To wszystko w jakiś sposób się łączy z CQRS-em, jednak ja nie wykorzystuję żadnej z tych rzeczy, a i tak CQRS-a zaimplementowałem i sobie fajnie śmigę. Taka ciekawostka, jak jeszcze parę lat temu wpisało się CQRS w Google, to Google pytał, did you mean cars? To było wtedy, kiedy Udi Dahan z Gregiem Youngiem definiowali, co to jest CQRS. I tak jak wspominał Gutek, sama idea nie jest wcale nowa, bo już w latach 80. Bertrand Meyer to zdefiniował. Oni po prostu wzięli to i dostosowali do czasów, można powiedzieć, dzisiejszych, kiedy mamy inne języki, inne frameworki, inne podejście do programowania, więc to jest prawie że to samo co CQS, o czym mówił Gutek, tylko na trochę inną skalę. I czy ktoś może wie, skąd takie tutaj zdjęcie i dlaczego tutaj jest tych dwóch panów? O, są eksperci CQRS, tak jest. Jeden pisze, drugi czyta. I to właśnie dokładnie o to chodzi w CQRS-ie. Tak widać, polska policja stosuje CQRS od lat z powodzeniem. A rozchodzi się to wszystko o to. Ty narysowałem taki diagram na tablecie o najniższej możliwej rozdzielczości. Jeśli jakiś diagram nie mieści się na tym tablecie, znaczy, że jest zbyt skomplikowany. Nasze aplikacje często wyglądają tak, jak tutaj narysowałem. Czyli jest jakiś model, i jest jakiś klient. Tym klientem może być inny serwis, może być nasza aplikacja, może być jakiś komponent z naszej aplikacji. Rozchodzi się o to, że mamy po prostu jeden model, który robi wszystko. I do niego wysyłamy polecenia zapisu danych, to jest strzałka po prawej i z niego dane pobieramy. Jak te dwie strzałki po lewej. I z tym wiążą się różne problemy. I te problemy można rozwiązać stosując właśnie CQRS, który wygląda albo tak, albo tak. Wystarczy, że uświadomimy sobie, że jeden model w aplikacji to jest za mało. Potrzebujemy mieć więcej niż jeden model, minimum dwa, z czego jeden jest wykorzystywany do strony odczytu, czyli read side. Do niego wysyłamy zapytania, on zwraca dane, ale ich nie modyfikuje. I potrzebujemy drugiego modelu, write side, czyli write model można powiedzieć, który jest w postaci trzeciej normalnej, do niego sobie zapisujemy, to jest takie nasze jedyne źródło prawdy w naszej aplikacji. Tam, to jest miejsce, w którym faktycznie działa nasza logika biznesowa. I jakie problemy napotykałem właśnie w obu tych obszarach, bo nawet jak pisałem aplikację i w jeden, i w ten, można powiedzieć, stary sposób, to wyobraziłem sobie, że faktycznie ja albo dane odczytuję, albo zapisuję, co nie było rocket science, ale uświadomienie sobie tego faktu pozwoliło mi na zidentyfikowanie problemów, które napotykam i w jednym, i w drugim scenariuszu. I w modelu, i w scenariuszu, w którym odczytuję dane, problemem wielkim było to, że robiłem zapytania na modelu tak zwanym domenowym.
Często niestety model domenowy to jest po prostu wzięcie bazy danych i przeciągnięcie ich w designerze Entity Framework, to jest nasz teraz model, ale tak jest. I ten model, nawet w taki sposób zdefiniowany, nie bardzo nadaje się do wykonywania jakichś skomplikowanych zapytań. Wiąże się to z tym, że jeśli spróbujemy w ten sposób korzystać z niego, wykorzystując jakiegoś ORM-a, to prawdopodobnie będziemy musieli dość skomplikowane rzeczy tym ORM-em robić. I ORM-em są super, jednak generowanie SQL-a, do czego w tym przypadku go wykorzystujemy, nie jest jego największym featurem. I zarówno ja, jak i wy wszyscy jesteście świetnymi generatorami SQL-a, więc po co zaprzęgać do tego ORM-a? Zaraz pokażę, w jaki sposób to można rozwiązać. I problem kolejny, jaki miałem, to to, że wszędzie miałem w zarządce repozytorium. Czyli jak chcę jakieś dane wyświetlić użytkownikowi, to tworzyłem sobie repozytorium. Na temat repozytorium mam zaraz cały kolejny slajd dedykowany, więc teraz nie będę się nad tym rozwodził. Zobaczymy, w jaki sposób te problemy można rozwiązać. I tu jest z mojego workflowu codziennej pracy taki screenshot. I czy ktoś może się może połapać, o co tutaj chodzi. Pewnie nie, więc nie będę przedłużał. Bo przedłużę, bo muszę wygnąć. Nie dałeś tam szansy. Okej. Pisałem sobie nad jakimś, pracowałem sobie nad jakimś systemem i przychodzi jakieś wymaganie, żeby wyświetlić jakieś dane jakiemuś użytkownikowi. Te dane oczywiście były trzymane w bazie SQL-owej, więc musiałem wygenerować jakieś zapytanie SQL. Otwierając sobie notatnik, tutaj jest akurat przykład w Sublime, pisałem sobie ten kod SQL, co mi zajęło jakieś 5, 10, 15 minut i większość zapytań, które wykonujemy w naszych aplikacjach, nie są trudne. Kilka joinów, kilka filtrów, selekcja jakichś pożądanych lub niepożądanych komend, kolumn i tyle. Jednak żeby się upewnić, że ten SQL faktycznie ląduje w mojej aplikacji, musiałem odpalić sobie SQL Profiler, żeby zobaczyć, co faktycznie do mojej bazy przychodzi. Potem odpalałem Visual Studio, w którym spędzałem kolejne 4, 8, 15 godzin, żeby przetłumaczyć tego SQL-a na np. nHibernate. I nHibernate jest spoko, Entity Framework jest spoko, jeśli pracuje się w tym na co dzień od miesięcy, to wszystko prawdopodobnie można sobie napisać od tak i działa. Jednak gdy macie jakąś przerwę, jednak lub gdy jesteście nowi w tej bibliotece, to zrobienie zapytania, które faktycznie działa tak jak trzeba, jest masakrycznie trudne. I przekonałem się sam o tym niedawno, kiedy po kilku miesiącach przerwy musiałem do nHibernate wrócić i zrobić jakieś zapytanie z filtrem na powiązanej tabeli, z jakąś selekcją kolumn, które mnie interesują. Okazało się, że spędziłem na tym bardzo dużo czasu, podczas gdy to zapytanie SQL miałem już gotowe. Na koniec odpalałem sobie przeglądarkę, klikałem jakiś guzik, sprawdzałem w profilerze, czy faktycznie SQL jest przechwycony przez profilera taki jak tutaj. I jeśli tak, to było ok, jeśli nie, to wracam do dłubania. I teraz dlaczego nie mogę wykorzystać testów automatycznych, żeby mi sprawdził, czy faktycznie dane są pobierane takie jak trzeba z mojej bazy danych. I zwykle wszędzie, gdzie mogę, to wrzucam testy, wszystko testuję, ponieważ tak. I tutaj testy nie wystarczą. Ja tu musiałbym przetestować przechwycenie zapytania, które idzie do bazy danych i porównanie go ze stringiem, którego ja oczekuję. Czyli, że faktycznie ma wyjść coś takiego. A dlaczego? Dlatego, że jakbym przetestował wszystko automatycznie i sprawdził, czy faktycznie dane są zwracane takie jak trzeba, nie zwracając uwagi na to za pomocą jakiego zapytania, to u mnie na maszynie deweloperskiej, gdzie w bazie testowej mam 5 albo 10 rekordów, byłoby ok. Ale jakbym to zapytanie, nie patrząc na nie, puścił na bazie produkcyjnej, gdzie jest rekordów 10 milionów, to mogłoby działać źle, bo wiadomo, jakie zapytania potrafią wygenerować ORM. Dodatkowo sam fakt, że zapytanie zwraca mi jakieś dane, których ja potrzebuję, nie jest wystarczający z tego względu, że może na przykład pod spodem wskoczyć lazy loading i mi jakieś dane dociągnąć, tworząc problem select n plus 1. Więc testy tutaj nie są wystarczające i musiałem sobie dziubać F5, refresh, sprawdzać w profilerze i to było bardzo smutne. Jak sobie z tym poradziłem? O nie! Teraz tak, idziemy patrzeć na kod, który jest na... Za duży. Okej. To jest gdzieś na GitHubie, to się nawet kompiluje, ale nie da się tego uruchomić. Bo to ma tylko przedstawić pewną ideę. Więc będziemy pisać system, albo modyfikować system, który wyświetla użytkownikom reklamy. Czyli jak każdy system w aktualnym wszechświecie, jednak to jest główny cel tego systemu. Więc mamy sobie klasę advertisement, gdzieś tabelę, która ma ID, title, content, ma flagę, czy jest zarchiwizowana, czy nie, bo wiadomo, że danych z bazy raczej nie powinno się usuwać, więc oznaczamy jakąś flagą, że dana reklama już jest nieaktywna. I mamy
obrazek. Wiadomo, że obrazków się w bazie nie trzyma, ale też wiadomo, jak jest. Więc mamy coś, co nam symuluje jakąś kolumnę, która może potencjalnie dużo nam z bazy zwracać. Dodatkowo zbliżamy wyświetlania tych reklam za pomocą AdView, które ma referencje do reklamy i datę wyświetlenia. Mamy użytkownika, który sobie klika po tym naszym systemie i on po prostu jest skonstruowany z ID i username. I jest firma, która jest klientem naszego systemu, naszej aplikacji, która zleca nam wyświetlanie tych reklam. Firma ma ID, ma nazwę, ma swoich klientów, czyli naszych użytkowników i tym klientom danych firm są wyświetlane reklamy danych firm. I tyle. I teraz możemy sobie wyobrazić sytuację, że przychodzi biznes i mówi nam za pomocą user story, które powinno wyglądać w sposób ładny, ale o, jest. Ale jak wygląda często, to możemy sobie wyobrazić, bo znamy to pewnie doskonale. Czyli jako użytkownik, kiedy wchodzę na stronę reklam, chcę zobaczyć reklamy z firm, których jestem klientem. I żebym mógł kupić coś. Dodatkowo nie chcę tracić czasu na oglądanie reklam, które są nieaktualne. Żebym nie kupował rzeczy, które są nieaktualne. Dodatkowo chcę zobaczyć, ile razy dana reklama została innym użytkownikom wyświetlona, bo jak jest jakiś nowy smartwatch za 17 tysięcy dolarów od Apple'a i on został wyświetlony milionowi użytkowników, to być może on będzie trendy, więc sobie też go kupię na zapas. I jeszcze bym chciał wiele, wiele innych rzeczy. Więc ja jako programista siadam i sobie stworzę Ads Controller, który będzie odpowiedzialny za wyświetlanie reklam użytkownikowi z metodą getAds, który przyjmuje użytkownika jako parametr. I teraz tak, nie chcę mieć tutaj, bo przecież nie można w repozytorium mieć dużo kodu, więc sobie w kontrolerze mieć dużo kodu, więc sobie stworzę repozytorium. Mam klasę repozytorium, tylko i ona ma mi zwrócić reklamy, które aktualnie zostały zażądane w danym user story. Jednak nie mogę zrobić sobie metody getAds na tym repozytorium, ponieważ ona robi dużo więcej. Więc mam metodę, która się nazywa getNotArchivedAds without views count, with views count, without pictures for user. Bez reklam, bez obrazków, z tego względu, że na liście reklam jest takie wymaganie, nie pokazujemy obrazków, pokazujemy je dopiero na szczegółach, na ekranie szczegółów reklamy. To Ads Repository wygląda tak. Jest sobie, zwraca sobie IEnumerable Advertisement. Mówię w Warszawie, tu prezentację mówiłem Advertisement i mnie skrzyczano, że tak się nie mówi. Więc okej, okay, jako programista sobie siadam, piszę tego SQL-a w Sublime, odpalam w pewnym studiu, sprawdzam, czy on działa. To jest ten SQL, zajmuje mi to kilka chwil, a potem siadam i robię tak, jak trzeba, czyli otwieram sobie session w Hibernate, robię query over advertisement i teraz w Hibernate robię joiny, robię warunki na różnych kolumnach, zliczam tą liczbę wyświetleń, czyli jakieś podzapytanie, mówię, że kolumna picture nie jest mi potrzebna, robię różne inne rzeczy i w końcu jak cały dzień siedzę na tym Hibernate'em, a mam już coś, co działa, to rzucam wyjątek will not be implemented exception. I to autentycznie tak wyglądało, że sobie siedzę, dłubię po raz kolejny to samo i w końcu takie dziecko smutne w środku powiedziało pierdolę, nie robię. Więc tworzę sobie widok w bazie danych. Dokładnie z tym SQL-em, który mam już napisany, który wiem, że działa, kliknąłem F5 w Management Studio i mi zadziałało. On mi zwraca to wszystko, co ja chcę, plus zwraca mi jeszcze user ID, żebym sobie mógł potem przefiltrować. W tym widoku już mam joina z firmami, z użytkownikami, mam filtr, że archiwalnych reklam nie zwracam i cool. Mój kontroler wtedy wygląda tak. Czy ktoś zna Simple Data? Yes! Ło, całkiem nieźle, 20%. Simple Data to jest biblioteczka, której autorowi moglibyśmy jutro całować palce u stóp, ale akurat jego nie będzie na konferencji, bo to jest Mark Rendell. To jest biblioteczka świetna, polegająca na tym, że ja sobie przyjmuję po prostu jakiś dynamic, to jest reprezentacja bazy danych i w mojej nowej metodzie mówię simple data. Weź ty idź do bazy, znajdź mi coś, co nazywa się advertisements for ads page, znajdź mi wszystkie wiersze i przefiltruj je przez user ID. Simple Data idzie do bazy, patrzy, czy jest taka tabela, nie ma, czy jest taki widok, jest. No to jazda, to robimy select gwiazdka from ten widok. Ja teraz na poziomie widoku w bazie danych mam zdefiniowane, które kolumny są potrzebne czy niepotrzebne. Mam ewentualne filtrowanie, jak chociażby, że nie zwracam reklam, które są nieaktywne. Mam podzapytanie zwracające mi liczbę wyświetleń danej reklamy, czego napisanie zajęło mi chwilę, a nie cały dzień.
I mając takie podejście, widzę, że po pierwsze, to jest proste. Nie muszę babrać się w skomplikowanym ERM-ie, ponieważ ja to mam w SQL-ie, który każdy na jakimś poziomie zna. Wystarczyło sobie uświadomić, że model, który mi wygeneruje Entity Framework, czyli który mi wygeneruje jakiś inny ORM designer, albo który sobie sam napiszę, to nie jest jeden właściwy model, który w danej aplikacji jest mi potrzebny. Ja potrzebuję czegoś takiego jak model do odczytu danych, tak jak w tym przypadku widok na bazie danych. Dlatego też prezentacja nazywa się CQLS dla każdego, bo ja nie potrzebuję innych baz danych, wystarczą po prostu mi widoki. Widoki mają tą zaletę, że ja mogę je przetestować w testach integracyjnych bez w ogóle odpalania mojego systemu. Czyli sobie jest jakiś po prostu widok, robię test, ładuję jakieś dane do tabelek w mojej bazie danych, odpalam z okna single data select gwiazdka frontend widok i sprawdzam, czy on zwraca mi to, co trzeba. I to jest wydajne i to jest proste. Dodatkowo też dostałem pytanie kiedyś, dlaczego nie mogę sobie po prostu tego SQL-a, który jest widokiem, napisać i puścić go przez ORM-a do bazy danych bezpośrednio. Tak pytanie trochę tutaj uprzedzam, bo czasu mamy pewnie niewiele, więc będę sam się nie pytał i sam sobie odpowiadał. Zaleta jest taka, że na widoku w niektórych bazach mogę dołożyć indeksy, mogę go zmaterializować, więc on będzie bardziej wydajny niż po prostu wysyłanie gołego SQL-a na przykład na Hibernate'em czy jakimkolwiek innym ORM-em. Plus widzę, że Simple Data to jest biblioteka bardzo łatwa, bardzo prosta i przyjemna, chyba że chcecie korzystać z Postgresa, wtedy korzystajcie z forka, który w ramach Ultrico zrobiliśmy, bo ten oficjalny nie bardzo działa. I przychodzi też taka refleksja, która jest przeciwna do tego, co mówił Łutek, bo chyba ja pracuję może być na prostszym systemie, że nie potrzebuję viewmodelu, który będzie klasą w C#, który ma propertiesy zmapowane bezpośrednio jeden do jednego w bazie danych na kolumny. Bo po co mi on? Ja sobie biorę ten widok i wrzucam go do rejestru do HTML-a i mi się renderuje i tyle. Odpada mi bardzo dużo kodu C#, który był tępym przepisywaniem bazy danych na C#. I jaki jest w tym sens? Okazało się w moim przypadku, że żaden. Tam podniesiona ręka to pytanie, czy zdrętwiała? Słuchaj. Jak dostaniesz istniejącą bazę danych, masz konwencję nad odbicą tabel po polsku, to jak musisz zrobić mapowanie? Jak? Mam istniejącą bazę danych z tabelami po polsku, w sensie z OM? Nie, po prostu polskie nazwy, a Simple Data mapuje zmienne. Czyli mam w bazie danych po polsku, a ja chcę sobie użyć w kodzie moim po angielsku. To mój widok będzie zwracał kolumny po angielsku. Mój widok na bazie danych sobie korzysta z tej struktury, którą ma, której nie może zmienić, ale on już nazywa kolumny tak jak chce. Bo to jest moja warstwa, mój widok, mój read model i każdemu para od tego. Pytanie. Tak? Coś z innym typowaniem. Czy Simple Data daje ci jakieś inne typowanie? Coś z innym typowaniem. Simple Data pozwala mi zrzutować te dynamiki, które weźmie z bazy na jakąś klasę, jeśli jest taka potrzeba. Ale dostajesz runtime error, jak będziesz miał modyfikację. Dostaję runtime error, jeżeli nazwy w moim zapytaniu Simple Data nie zgadzają się z tym, co jest w bazie, tak. Ale są testy. Są testy, no. I plus jest jeszcze taki. Dałbym ci nagrodę jakąś, ale nie mam. Są naklejki TikToka na placie. I plus jest taki, że wyeliminowałem z tego całego procesu repozytorium. I teraz, repozytorium. Pytano mnie w sumie wiele razy na ten temat, dlaczego ja jestem przeciw. I na Coding TV blogu, i na moim blogu, i na Facebooku, i na tych pytaniach, gdzie tam jeszcze. I oto jest mój manifest. Otóż repozytorium przynajmniej w scenariuszu, w którym wyświetlamy dane użytkownikowi, jest zbędne. I zalety wszystkie, które idą za repozytorium, są fałszywe i może tylko się tak klapać. Jakbym nie miał mikrofonu, to bym tak się chłastał. Otóż zaleta jest taka, że mogę sobie repozytorium w kodzie zamokować i dzięki temu moje testy będą prostsze. I kontrargument mój jest taki, że ja mogę sobie użyć bazy in-memory, database i Simple Data, która ma to wbudowane. I w Hibernate, który wspiera SQLite'a czy coś takiego, które też sobie działa w pamięci. I to jest szybkie, jest dużo bardziej, można powiedzieć, prostsze nawet do skonfigurowania niż MOPI, który konfiguracja często zajmuje sporo linii kodu, jest mało czytelna. Innym argumentem za repozytorium jest taki, że mogę sobie podmienić wtedy bazę danych, która działa pod spodem z Oracle na SQL Server, do SQL Server na Postgresa, albo na coś jeszcze innego, na Informixa chociażby. I jak ktoś tak mówi, to po prostu chyba nigdy tego nie robił. I koniec.
Mogę też podmienić sobie ORM-a, który po tym repozytorium działa. I to jest wada moim zdaniem największa repozytorium, a nie zaleta. Z tego względu, że żeby umożliwić sobie podmianę ORM-a na inny, to wtedy ja muszę wykastrować ORM-a z wszystkich funkcjonalności, które są dla niego specyficzne i sprowadzić wszystkie ORM-y do jednego wspólnego mianownika, czyli do generatora SQL. O czym mówiłem wcześniej, to nie jest główna siła ORM-u. I wtedy nie korzystam z takich rzeczy jak z first level cache, jak second level cache, jak się walidacja, czy jakiś eager loading, czy lazy loading, bo w każdym ORM-ie jest to robione w inny sposób. Więc też nie. I w końcu to, o czym trochę mówił Butek, jak mamy repozytorium, to mamy metody, które mogę użyć w wielu miejscach. I to w ogóle prowadzi do masakry ogromnej. Pracowałem z systemem, który był duży i który miał właśnie takie podejście. I wtedy na przykład na tym moim przykładzie, który pokazywałem, jak mam sobie metodę, która zwraca reklamy, które są niezarchiwizowane i bez kolumny pictures. Idzie inny programista, on ma wyświetlić to samo, tylko z kolumną pictures. Więc usuwa z mojego repozytorium fakt, że picture ma nie być wyświetlane. Bo on robi na przykład widok szczegółów reklamy. Wtedy u niego działa, bo on pokazuje jedną reklamę. A jak ja pokazuję reklam 1000 na stronie, to wtedy ściągnął 1000 obrazków z bazy, więc u mnie nie działa. Co zrobił? Zmodyfikował moją metodę w repozytorium, ponieważ jego zdaniem metody powinny być reużywane i użył je ponownie. Tego się robić nie powinno i doprowadzi do bardzo złych rzeczy. Można drugą metodę. Można, tak, drugą metodę i wtedy jest ok, jak ma się drugą metodę. To wtedy repozytorium staje się takim śmietnikiem, który ma miliard metod. Tak? Tak, czy korzystam z Data Transfer Object? Ja korzystam z Dynamiców, jeśli mam pobierane dane z bazy. Do ewentualnego repozytorium zaraz przejdziemy jeszcze. Tak? Ale tak szczegółowo, jak mapujesz sobie widok na bazie? Jak mapuję widok na bazie? Nie mapuję widok na bazie, mam testy integracyjne. Testy integracyjne, ale jakoś musisz inicjalizować dane w bazie, tak? Inicjalizuję bazie, tak, dane w bazie. W testach mojego widoku mam kontakt z bazą danych. Każdy test usuwa całą strukturę bazy danych, odpala skrypty, które ją tworzą i wrzuca bazę dane. Wrzucam dane, wywołuję widok i sprawdzam, czy zwrócił mi to, co trzeba. Czyli chyba tutaj, czy odfiltrował mi kolumny pictures, albo czy odfiltrował mi reklamy zarchiwizowane. I tu bym zapomniał, ale na szczęście nie zapomniałem, bo sobie przypomniałem. Jest scenariusz, w którym z repozytorium korzystam. Tylko właśnie chodzi o to, że to nie jest scenariusz, w którym pokazuję dane użytkownikowi. Tylko to jest scenariusz, w którym moja logika musi coś zrobić. Więc to jest ta druga strona, do której zaraz przejdziemy, czyli zapis danych. Jeśli przychodzi do mojego systemu jakieś żądanie, że ja coś muszę zrobić, ja do tego potrzebuję jakichś danych, których wyciągnięcie zajmuje dużo kodu. Jak na przykład mam okazję pracować z systemem, który wykorzystuje ORM LLBL Gen. Czy ktoś zna takie coś? Robert zna, bo u niego to robię, tutaj kolega zna. To jest abominacja po prostu taka, że masakra. I tam najprostsze zapytanie to są dwa ekrany linii kodu, więc po to, żeby tego śmietnika nie mieć gdziekolwiek indziej, ja to zamykam w jakimś repozytorium, z tym, że to repozytorium ma jedną metodę, tylko używaną w jednym scenariuszu i ma interfejs, na przykład, który nazywa się w naszym przypadku I know which account should be invoiced this month. I to jest nazwa interfejsu. I ona ma, i ten interfejs ma jedną metodę getAccount, który wiadomo co zwróci, bo interfejs mówi, że on zwróci mi kontakt klientów, do których powinienem wystawić fakturę w tym miesiącu. I ona jest wykorzystywana tylko w jednym miejscu, w miejscu, gdzie ja wystawiam faktury. Jak ktoś chce coś podobnego dostać w innym miejscu, on nawet nie wie, że takie repozytorium istnieje, bo to jest nie zawarte w moim komponencie wewnątrz. On tworzy swoją metodę, a nie grzebie w mojej, żeby nie prowadzić do właśnie tych reusable methods. Ja wiem, co to repozytorium robi i że ona jest tam tylko dlatego, że używam LLBL-a. I z kolei problemy z zapisem danych miałem też różne. Pierwszy problem był taki, że wiadomo, że w kontrolerach logiki być nie powinno, ale znowu, wiadomo, że ta logika tam prawdopodobnie jest. I jeśli kontroler wymaga przetestowania za pomocą testów automatycznych, to znaczy, że kontroler jest za duży. Ja kontrolerów nie testuję, bo kontrolerów się nie testuje, bo one powinny być głupie, one powinny nie wiedzieć nic. Dodatkowo to, co robi nasz system, jest rozrzucone. A to w kontrolerach, a to na przykład w
przyjechał do jakiejś firmy trener z DDD i powiedział, że tu są teraz domain objects, domain services, tutaj jest teraz logika. To się podjarali, podnieśli, dwa tygodnie to pisali, a potem, aha, ja muszę na szybko, to jednak wrzucę do kontrolera znowu tą logikę, potem ktoś kiedyś przyniesie. Przychodzi ktoś inny do zespołu, patrzy, o, piszecie logikę w kontrolerach, zajebiście, ja to umiem, to lubię. I to jest tak zwana teoria rozbitych szyb. Jak rozbijecie na osiedlu jedną szybę i nikt jej szybko nie zalepi, to zaraz wszystkie szyby na tym osiedlu będą porozbijane. Więc żeby dowiedzieć się, co mój system robi, muszę przejść przez cały to system, od kontrolerów po jakieś najprostsze obiekty, zobaczyć, co tam może być wykonane. I wreszcie, jako że to wszystko jest o takie, nie powinno, ale jest, bo znamy życie, to wszystko jest, ma bardzo dużo zależności. Jedno jest zależne od drugiego, to znowu od tego pierwszego, to jest wszystko pomieszane ze sobą i strasznie ciężko jest to chociażby przetestować. Inaczej niż stawiając małpę przed komputerem, która będzie tam klikała po naszym systemie. I to wszystko w jakiś sposób udało mi się rozwiązać za pomocą tego, co pokażę zaraz. Tak? Bliżej mikrofon. To faktycznie będzie flaper. Jest zapis dalej. Przychodzi, o teraz głośniej faktycznie, przychodzi user story, że jako użytkownik, kiedy czytam reklamę, chcę mieć możliwość oznaczenia jej jako interesującą. Żebym mógł zobaczyć kiedyś inne podobne reklamy w przyszłości, albo żebym mógł do tej reklamy kiedyś wrócić. Więc chcę mieć jakąś gwiazdkę przy reklamie, ja ją klikam, z białej zmienię się na żółtą i teraz ona jest moją reklamą ulubioną, tudzież zabukmarkowaną. I... oj... rozdzielczość tu jest jakaś taka dziwna. Jako programista w moim kontrolerze robię metodę mark as interesting. Udało mi się zrobić horizontal scrolling, nie wiem jak. Biorę sobie Enhibernate'a, otwieram sobie sesję. Jak jestem świadomym użytkownikiem Enhibernate'a, to wiem, że muszę otworzyć transakcję. I teraz w tej transakcji biorę sobie usera, aktualnego użytkownika, pobieram sobie reklamę, która została kliknięta, do kolekcji Interesting Ads na userze, dodaję tą reklamę. Jeszcze, żeby być bardziej DDD-friendly, mógłbym zrobić metodę add interesting add, żeby potem się tym chwalić, że mam DDD. I zapisuję cały graf obiektów. I coś poszło. Więc mam metod, ileś tam pobrałem, ileś tam danych zapisałem, nie wiadomo ile danych, działa, robię commit, śmiga. Ewentualnie go nie, można mieć przecież logiki w kontrolerze, robię sobie add service, który różni się nazwą i teraz wszystko, co jest w moich kontrolerach, przerzucam tego add serwisu, bo tak trzeba, bo to jest teraz mój domain service i teraz on może mieć milion linii kodu, a nie kontroler. I takich akcji możemy mieć bardzo wiele. Do userów dochodzi kolekcja Interesting Ads. I teraz spójrzcie, że jeśli mielibyśmy uwzględnić to na liście tych reklam, które użytkownik widzi, czyli przy każdej reklamie można wyświetlić gwiazdkę białą lub żółtą, która jest ulubiona bądź nie, to w moim read modelu, który jest widokiem w bazie danych, jest to bardzo proste. Robię kolejne zapytanie. Select one from interesting ads, join po userze, po reklamie. Jeśli takie coś jest, to zwracam true. Jeśli takiego czegoś nie ma, to zwracam false i koniec. A czy w ORM-ie da się takie coś zrobić? Oczywiście, że się da. A czy prosto? Nie. I teraz przechodzimy do takiego core CQRS-a, czyli do czegoś, co nazywa się komendą. I komendy można implementować w różne sposoby. Ja to robię tak, że jest marker interface iCommand, tak jak w sumie Gutek pokazał, i mam handler tej komendy, więc jest interfejs iHandleCommand. I to jest nomenklatura wzięta z MassTransita, gdzie oni właśnie robią i coś robię, taką strukturę nazywania interfejsem i to fajnie się sprawdza. Dodatkowo mam interfejs generyczny iHandleCommand, który ma jedną metodę handle. Zwraca void, bo handlery nic nie zwracają. I może się to pytanie odnośnie pop na skosie pojawić, ale to potem odpowiem sam sobie, jak o tym nie zapomnę. Więc jest sobie metoda handle w danym handlerze i teraz w jakiś sposób muszę te komendy w moim systemie dystrybuować. Dystrybuuję to za pomocą iCommandsBus, który ma jedną metodę sendCommand. Wysyłam komendę, taką. I teraz jak ja zaimplementuję tą szynę komend, to już jest szczegół implementacyjny. Przykład tutaj mam. On zajmuje kilka linii kodu dosłownie. Okay. Mam sobie commands.bus i co ważne, ten commands.bus w konstruktorze przyjmuje funkcję, która przyjmuje typ
komendy jako parametr, a zwraca instancję interfejsu iHandleCommand. Coś, na czym mogę wywołać handle. I tak zwraca jedną instancję, ponieważ każda komenda ma jeden handler. I gdy mam taką metodę sendCommand, to ja tylko w ten sposób mogę zrobić cokolwiek w moim systemie. I więc jak ktoś chce coś w moim systemie zrobić, musi wywołać metodę sendCommand. Ja mogę ten fakt sobie zalogować, zrobić autoryzację, zarządzać transakcjami, zwalidować tą komendę, czy jest poprawna, zmierzyć, ile czasu się wykonuje. W ostatnim systemie dostaliśmy skargę, że czasem się interfejs zawiesza, więc po prostu dodaliśmy tutaj mierzenie czasu. I jeśli jakaś komenda zajmuje więcej niż 2 sekundy wykonanie, to logujemy ten fakt do jakiegoś pliku z warningiem. Zapomnieliśmy tam zajrzeć chyba. Jeszcze. Mogę tutaj mieć całą obsługę błędów. Więc mamy AOP, Aspect Oriented Programming, bez całego tego trudnego mechanizmu, jakiegoś wstrzykiwania, jakiegoś szycia kodu, jakiegoś grzebania się w IL-u. To po prostu jest mój zwykły kod. Jest try catch, jest log, jest start transaction, jest commit transaction, jest coś, co ja rozumiem, coś, co ja widzę i coś, co jest w jednym miejscu w systemie. I to działa. Więc mam sobie handler z factory, ono mi zwraca handlera, wywołuje na nim handle i tyle. I teraz moja komenda wygląda tak. Mark add as interesting command. Ona ma ID użytkownika, który kliknął i ma ID reklamy, która została kliknięta. Mój kontroler teraz ma jedną zależność, iCommands bus, bo on musi zrobić tylko jedną rzecz. Wysłać komendę gdzieś. Więc on bierze sobie commands bus, wysyła tą komendę i tyle. I zwraca OK. Więc jeśli wszystko poszło tak jak trzeba, to użytkownik widzi, że OK się wykonało, więc twoja akcja została wykonana. Jeśli coś poszło nie tak, to gdzieś pod spodem leci wyjątek i ja już w infrastrukturze MVC czy jakiegokolwiek innego frameworka jestem w to wpięty i pokazuję mu to, co trzeba. Więc mój kontroler teraz jest dużo prostszy. I co jest ciekawe w takim podejściu, to to, że każda komenda ma jeden handler i te handlery z reguły są proste. I każdy handler może być zaimplementowany troszkę inaczej, więc jeśli ja w jednym handlerze użyję simple data, to nie znaczy, że muszę to robić w innych handlerach tak samo. Co mi daje ogromne możliwości, bo mogę sprawdzać różne rzeczy, mogę pisać handlery na różne sposoby, z tego względu, że one są po prostu proste. Mam też takiego jak mark as interesting handler. I mógłbym zrobić... Mógłbym zrobić coś takiego, że w Hibernate pobieram użytkownika, pobieram usera, pobieram reklamę, dodaję do kolejki, zapisuję cały graf. Mogę zrobić coś takiego w tym handlerze, ale ja tego nie robię, bo na przykład to się będzie wykonywało bardzo często, więc mi zależy jak najbardziej na wydajności. A co to jest takie oznaczenie reklamy jako interesująca? To jest nic innego jak insert do bazy, do tabeli interesting ads. Więc mój handler może wyglądać tak. Znowu mam simple data, mówię do simple data, weź ich do bazy, znajdź mi coś, co nazywa się interesting ads i zrób na tym insert. Jeśli to jest tabela, to się powiedzie. Jeśli to jest widok, jest PostgreSQL, też się może powieść, na SQL serwerze chyba nie. I to jest wszystko, co ja potrzebuję. Jeśli ktoś przyjdzie do mnie i powie, że co ty stary robisz tutaj, simple data jakieś robisz, gdzie nie można mieć do main modelu, mówię, spoko, ja to skasuję, bo ja to napisane w 5 minut i napiszę to od nowa, tak jak chcesz. To jest, to działa, to jest przetestowane i w tym przypadku to się sprawdza. W innym handlerze innej komendy być może nie. Być może tam będę miał jakąś logikę biznesowo bardziej skomplikowaną, wtedy użyję prawdziwego domain modelu, czy jakkolwiek to nazwę. I co ciekawego jeszcze wynika z takiego podejścia, to każdy handler komendy wysyła jakiś event do systemu. Tutaj jest wysyłany event, add marked as interesting. Czyli zrobimy inserta do bazy, że ktoś oznaczył reklamę jako interesującą i informuje o tym resztę systemu, że ta reklama została oznaczona jako interesująca. Ten koleś oznaczył tą reklamę. Używam do tego events bus. Tam było comments bus, tutaj jest events bus. Różnica jest taka, że tam miałem send comment, tutaj mam publish event. Różnica polega na tym, że tu sobie wygląda wszystko podobnie. Tam było i comment, tu jest i event, tam było i handle comment, tu jest i handle event. Wszystko jest tak samo. Różnica zaczyna się w tej szynie, która mi rozprowadza zdarzenia po moim systemie. Pamiętacie, szyna do comment zwracała mi zawsze... Wiedziała, że jest jeden handler dla danej komendy i oczekiwała fabryki, która zwróci za pomocą na przykład jakiegoś dependency injection container, skonfigurowanie czegoś takiego nie jest trudne, jeden handler, który mi daną komendę obsłuży. I to jest w moim systemie.
Tutaj event różni się od komendy tym, że event może mieć albo 0 subskrybentów, albo jednego, albo miliard. I ja o tym nie wiem w momencie pisania systemu. Więc ja sobie pobieram wszystkie handlery danego eventa, robię na nich cast na iHandleEvent.t i wywołuję w furiczu na każdym handle. I to jest ponownie referencyjna implementacja, która niekoniecznie się zawsze musi sprawdzić, akurat sprawdzić się również może, jak sprawdza się u nas. Event wygląda tak. Add mark as interesting. Wygląda identycznie jak komenda, jednak nie robimy reużywania klas tylko dlatego, że mają te same pola. Więc mimo tego, że pola są takie same, to klasa jest osobna. I teraz wchodzi coś takiego, że mówicie swojemu biznesowi, firmie: ja teraz w bardzo prosty sposób mogę ci zmodyfikować logikę, która wykona się, gdy użytkownik kliknie, że reklama jest interesująca. I wtedy u biznesu powinno się pojawić takie kaczyng. Co teraz zrobimy z takim userem? I mamy sobie handlery, które nazywają się When Ad Marked as Interesting, Notify Company. Powiadom firmę, która wykupiła u nas tą reklamę, że komuś ona się spodobała, że ktoś ją oznaczył w jakiś sposób. When Ad Marked as Interesting, target more ads towards user. Rzucaj na niego reklam więcej, bo prawdopodobnie też kupi, skoro już wszedł w interakcję z naszym systemem. Dodatkowo, jeśli dana reklama została przez kogoś kliknięta, to przygotuj dla niego kampanię mailową, bo skoro ta reklama mu się w jakiś sposób spodobała, to on to prędzej czy później kupi, wystarczy go pingować wystarczającą liczbą kanałów. I co ciekawe, takich eventów może być dużo, może być zero, plus ja mogę je dorzucać w zależności od tego, u kogo wdrażam dany system. Bo te event handlery nie są częścią core, można powiedzieć, mojego systemu, to są pluginy, które mogą się wpiąć, coś się stało w systemie i ja wtedy coś robię. Te handlery również prawdopodobnie będą proste. Ja je usuwam z systemu, po prostu kasując ich DLL-kę albo kasując ten kod. Dorzucam ponownie. Robiąc DLL-kę z takim handlerem, wrzucając go do pinu w mojej aplikacji i śmiga. Co mi z kolei to dało? To mi dało tyle, że prawdopodobnie każdy z Was zna zasadę OCP, czyli Open Close Principle, która mówi o tym, że w domyśle chodzi o metodę, że dana metoda powinna być otwarta na rozszerzenie, klasa, nie metoda, powinna być otwarta na rozszerzenia, ale zamknięta na modyfikacje. I teraz ja to samo uzyskałem w skali całego systemu, a nie tylko danej klasy. Mój system jest mega rozszerzalny, ponieważ wszystko, co się stało, generuje jakiś event i ja mogę wpiąć się w ten proces, po prostu tworząc nowy handler. I to jest OCP w najczystszej postaci i najfajniejszej. Dodatkowo, jeśli chodzi o to rozproszone API, o którym mówimy, że część jest w kontrolerach, część jest w jakichś obiektach, część jest gdzieś indziej, tutaj to jest uporządkowane. Wchodzę sobie w Visual Studio na interfejs iCommand, klikam Alt-End, czy tam Alt-Page-Down i ReSharper pokazuje mi wszystkie implementacje interfejsu iCommand. I to jest wszystko, co ja mogę w systemie zrobić. Bo cokolwiek chcę zrobić w systemie, musi generować komendę. Nie da się zrobić tego inaczej. Więc, żeby zobaczyć, co mój system robi, patrzę, jakie mam komendy. I to jest tyle. Kontrolery, tak jak widzieliśmy, mają teraz jedną tylko zależność. Albo na szynie wysyłającej komendy, albo na symbol data, jeśli mają zwrócić dane, a nie wysłać komendy. Więc kontrolery są banalnie proste, kilkulinijkowe i ich nie testuję, bo nie ma takiej potrzeby. Handlery, które piszę i dla komend, i dla eventów, są często proste. Nie zawsze, bo zdarzają się sytuacje, gdzie ten handler też jest po prostu kubą syfu, ale to już jest wina moja jako programisty, a nie samego podejścia, ponieważ akurat ja się uczyłem, tworząc ten system, z tego podejścia z PRS i trochę mi się mieszały koncepty, więc niektóre handlery są brzydkie, ale wiele handlerów jest naprawdę takich, jak pokazałem, prostych. To jest jeden insert, jeden update albo jakiś delete i potem event. I wszystko, co się dzieje później, to są już event handlery, więc to jest bardzo ładnie odseparowane od siebie i rozdzielone. Więc jak chcę coś zmienić, to nie muszę prawdopodobnie grzebać się w tym i modyfikować, tylko kasuję i piszę od nowa. I taki system napisany w ten sposób jest najbardziej chyba testowalnym systemem, jak tylko można sobie wyobrazić. Bo z jednej strony przetestowanie takiego prostego handlera, czy to comment handlera, czy to event handlera, jest bardzo łatwe, ponieważ to jest parę linii kodu. A z drugiej strony testy integracyjne, czyli sprawdzenie, czy wszystkie handlery dla komendy, czy handler dla komendy się odpalił, czy wszystkie handlery dla eventów się odpaliły, czy działa mi IOC konfiguracja, czy działa mi właściwie wszystko. To jest po prostu postawienie całego środowiska, skonfigurowanie kontenera Dependency Injection w teście i wysłanie komendy za pomocą command busa, tak jak robi to mój kontroler. I sprawdzam w bazie, czy wszystko się zapisało, tu jeszcze się nie zapisało, albo w jakiś inny sposób.
I to wszystko pisałem, tego wszystkiego się uczyłem, pisząc aplikację, która służy do dzwonienia do ludzi. Więc jeśli w niedzielę o 8 rano budzi was telefon i pan z banku mówi, że dzień dobry, mam nową kartę kredytową i może pan chce, to właśnie używa takiego systemu, jak pisaliśmy. Tylko że to akurat w Polsce jeszcze nie było wtedy wykorzystywane. I to jest system bardzo wdzięczny do takiej architektury, do takiego podejścia, z tego względu, że jak cokolwiek chce zrobić, zadzwonić do kogoś, to wysyłam komendę dzwoni. Z drugiej strony centralka telefoniczna, z którą ja się integruję, zwraca mi eventy. Telefon zajęty, telefon nieodebrany, telefon odebrany. Więc tutaj było pole do popisu, żeby faktycznie skonsumować te wszystkie możliwości w bardzo mądry i w bardzo sposób obszerny, można powiedzieć. I takie przykłady z życia, które zostały tam zastosowane, to jest na przykład, mieliśmy system właściwie gotowy, że dzwoni do ludzi, da się oznaczyć, czy ktoś coś kupił, czy nie, przejść do kolejnego człowieka i przychodzi wymaganie, chcemy coś takiego jak callback. Callback polega na tym, że jak dzwonię do kogoś i jest zajęte, to ja chcę do niego zadzwonić za minutę, bo wiem, że numer przeszedł przez centralkę telefoniczną, przez operatora, więc jest prawidłowy. Wiem, że gdzieś tam to zadzwoniło, więc ktoś jest w posiadaniu tego numeru. Wiem, że jest zajęte, więc wiem, że ktoś ten numer teraz ma w ręku, więc go zaraz odłoży i ja wtedy chcę go przeatakować po raz kolejny. I to wydawało się dość trudnym zadaniem, jednak w takim podejściu właśnie CPRS okazało się, że ja mam już event phone busy, bo to jest część mojej domeny, ponieważ operuję na połączeniach telefonicznych, wystarczyło napisać handler. One phone busy, schedule callback. Jest sobie handler dla eventu phone busy, on nie musi być nawet częścią aplikacji, to może być DLL-ka zupełnie osobna, która ten event przechwytuje. Gdzieś w mojej bazie danych lub w swojej bazie danych, nie ma to znaczenia, zapisuję informację, że ja do tego kolesia chcę zadzwonić za minutę. Więc jeśli za minutę ktoś z tych operatorów telefonicznych kliknie kolejny klient, to ja się wepnę w proces I select next person to dial strategy. Jest infrastruktura, która już korzysta z kilku sposobów wybierania klientów, do których teraz zadzwonię. I to jest akurat strategia, która ma najwyższy priorytet. Też sobie siedzi gdzieś indziej, też to jest jako plugin do mojego systemu. Ona sprawdza, ktoś chce teraz do kogoś zadzwonić. Czy jest kolega, który powinien być zadzwoniony teraz? Tak, dzwoń do niego. Nie, szukaj dalej. Więc to okazało się prostsze niż się wydawało w rzeczywistości. Dodatkowo ten mój komponent rzuca kolejny event, callback scheduled. Jeśli ktoś chce coś zrobić w momencie, gdy taki callback został zapisany, to konsumuje sobie ten event i coś sobie robi. Więc widać taki łańcuch, który jest budowany, że komenda generuje event, to generuje kolejne eventy i można budować w ten sposób całkiem skomplikowane procesy. Jak to zbyt skomplikowane, to też potem ciężko jest to ogarnąć, ale można, jeśli jest taka faktycznie potrzeba. I drugi przykład jest taki, że ci ludzie, którzy siedzą przy tych telefonach, nazywają się agentami i z agentem 007 mają z tego co wiem dość mało wspólnego, kto siedzi, dzwoni, gada, namawia. I padł taki pomysł, że jak już mamy ten system, to zróbmy, żeby oni pracowali wydajniej, żeby dzwonili do większej liczby osób, żeby sprzedawali więcej, oczywiście, bo wtedy jest więcej kasy dla firmy, czyli dla naszego klienta. I padł taki pomysł, że każdy w swojej przeglądarce, bo to jest aplikacja webowa, będzie miał grida, tabelkę z aktualnym rankingiem. Kto danego dnia ile sprzedał? I kto sprzedał najwięcej w ciągu tygodnia, na przykład dostaje telewizor jako bonus czy coś takiego. I to wydawało się dość skomplikowane, a zostało napisane w dwie chyba noce. Z tego względu, że miałem już event order taken, czyli że ktoś sprzedał, napisałem tego handler. W tym handlerze, w jakiejś strukturze danych, akurat zrobiłem to w tej samej bazie danych, mogłem zrobić w zupełnie innej, sobie ten ranking w jakiś sposób aktualizuję. Potem signalarem wysyłam do wszystkich agentów, że ten koleś sprzedał i tam im się przesuwa ten ziomek w tabelce do góry. Taki agent widzi, ja też teraz muszę sprzedać, żeby go dogonić, bo ja chcę ten telewizor. Drugi scenariusz jest taki, że możemy badać, ile faktycznie oni wykonują połączeń. Że ktoś sobie nie siedzi, nie żre kanapek przy biurku, tylko faktycznie dzwoni i rozmawia z ludźmi. I jak jest zajęte, czy ktoś nie odbiera, to on się nie smuci, tylko klika next i dzwoni dalej. Więc chcąc takie coś, można powiedzieć, nagradzać, mamy event phone answered. Jeśli ktoś odebrał telefon, znaczy, że ten agent do niego zadzwonił i z nim rozmawia. Jest kolejny ranking, który agent najwięcej rozmawia z ludźmi, ponieważ on być może będzie też najbardziej efektywny. Jest nawet taki plan feature'a, mam nadzieję, że to nie zdradzę tajemnicy firmowej, że ten, kto najwięcej rozmawia, będzie sterował, jaka muzyczka w tle leci do wszystkich innych pracowników danej firmy. Żeby to ich motywowało, też nie jest zimplementowane, ale może ciekawie działać. I teraz zawsze trzeba powiedzieć, kiedy danego rozwiązania nie stosować
I ja miałem wielki problem ze zdefiniowaniem, kiedy CPRS się nie sprawdza, bo byłem strasznie nim zapóźnięty. Więc posłuchałem sobie podcasta .NET Rocks, w którym był Udi Dohan, czyli jeden z twórców, i on rzekł fakt, że nie, bez sensu jest stosować CPRS wtedy, kiedy zwykły klucz wystarczy. Bo to jest jakiś tam narzut, jeśli wystarczy nam przeciągnięcie tabelki na formę i pseudo Excelowa edycja tej tabelki, to nie ma sensu robić czegoś bardziej skomplikowanego. Ja oczywiście zrobiłem i w sumie wszędzie w tym systemie jest CPRS, nawet w miejscach, gdzie nie ma takiej konieczności, bo tak chciałem i bardzo mi się to podobało, ale mogłem tego nie robić i też nic by się nie stało. Dodatkowo UDI mówi, że jeśli jest tak zwana single user domain, tam też nie ma potrzeby stosować CPRS. I single user domain, dla przykładu jest to w platformie chociażby blogowej, szkic posta, który jeszcze się nie ukazał, nad nim pracuje tylko jedna osoba, tylko autor tego posta, nikt innego nie widzi. I to jest single user domain, i zdaniem UDI'ego bez sensu jest w tym obszarze systemu, czyli modyfikacji, edycji, tworzeniu szkica posta, nie ma sensu stosować CPRS. I z tego rodzi się właściwie taki wniosek, z którego można potem wysnuwać kolejne teorie, że CPRS to nie jest architektura aplikacji, tylko to jest pewne podejście, które możemy stosować w danym komponencie. Więc jeśli zidentyfikujemy, że dany komponent jest kluczowy dla działania naszego systemu i tam się dużo dzieje, jest dużo logiki, jest dużo komend i jest dużo zapytań, to wtedy być może warto się zastanowić, czy tam CPRS wprowadzić i to zrobić, sprawdzić, czy faktycznie będzie lepiej. Nie ma sensu pchać tego wszędzie, tylko dlatego, że jest fajne. A jest fajne i da się w tym zapędzić. Teraz... Czas jeszcze mamy? 5 minut 7, 8. Kręci go 5 minut. Tu mamy 8 minut. Więc co można zrobić dalej? I dalej można zrobić coś, o czym mówiłem na wstępie, że nie będę mówił, ale skoro jest czas, to będę. Więc możemy zastosować event sourcing. Event sourcing polega na tym, że wszystkie nasze operacje, które się dzieją w systemie, czyli jeśli nasze comment handlery generują jakieś eventy, to my zapisujemy tylko te eventy do naszej oryginalnej, głównej bazy danych systemu. Dzięki temu od momentu zainstalowania systemu do dnia dzisiejszego możemy powiedzieć, ja chcę zobaczyć, jak mój system wyglądał 2 lata, 3 miesiące, 4 dni i 5 sekund temu. I co robię? Instaluję system i odgrywam te wszystkie eventy, które mam w mojej bazie danych, żeby zobaczyć, jak ten system wyglądał wtedy. I to rodzi taką możliwość, że raporty, które być może biznes chciałby widzieć dzisiaj, mogą operować na danych, których już normalnie bym nie miał w relacyjnej bazie danych, ale mam je w eventach. Problem jest taki, że to nie jest relacyjna baza danych, więc admin sobie nie wejdzie w bazę i nie zmieni jakiejś flagi czy czegokolwiek, bo to wszystko są jakieś eventy ustrukturyzowane i tego się ręcznie nie zmienia. Dodatkowo mógłbym skalować mój system w ten sposób, że mam jedną bazę, do której zapisuję te wszystkie informacje i wiele baz, które są moim read modelem. Czyli jeśli idzie jakaś komenda do mojej bazy danych, to tam się zapisuje, wszystko jest trzymane w trzeciej postaci normalnej, ale zamiast widoków, które mam na tej samej bazie, mogę jakoś je duplikować i denormalizować w innych bazach danych, dzięki czemu mogę postawić ich chociażby 10 i one nie będą się ze sobą gryzły, będą miały w miarę aktualne dane i na nich mogę te zapytania wykonywać. Nie będzie żadnych loków na transakcjach czy czegoś takiego. Dodatkowo, jako ostatnia rzecz, mogę te komendy i eventy dystrybuować do innych procesów, czy na inne maszyny, za pomocą szyny. I teraz jak to można osiągnąć? I okazuje się, że takie coś nie jest wcale trudne. A jeszcze można zerknąć, że możemy mieć w swojej aplikacji jeden kontroler dla wszystkiego, który ma metodę send i który po prostu przyjmuje dowolną komendę i ją wysyła do szyny. To jest tylko takie proxy pomiędzy moją comments bus, a użytkownikiem bądź innym systemem. Event sourcing zaimplementujemy, pisząc handler dla wszystkich eventów. I ja te wszystkie eventy zapisuję gdzieś. Tyle. Jeśli chciałbym za pomocą szyny się komunikować, a nie za pomocą w jednym procesie wybierać handlerów i na nich wykonywać metody, to ja robię sobie handler, który obsługuje wszystkie komendy, handler, który wszystkie eventy również obsługuje, maszynę i robi send na szynie danej komendy albo publish na szynie danego eventu. A gdzie to sobie wędruje, to już jest kwestia konfiguracji szyny. No, tak tyle. No to właśnie to pokazałem.
I teraz takie podsumowanie. Najważniejsze jest to, żeby sobie zdać sprawę z tego, że jeden model w aplikacji to jest za mało. Jeśli mamy model do odczytu danych i model do zapisu danych, bądź wiele modeli do odczytu danych, to wtedy jest dużo lepiej. Wtedy mamy jakichś juniorów w zespole, możemy ich rzucić na część, która odczytuje dane, bo to jest banalnie proste i tam nie za bardzo da się cokolwiek zepsuć. Jako, że ja jestem w zespole i juniorem, i seniorem, to ja takie rzeczy mogę robić, jak na przykład jestem na kasie. Ale mogę zająć się faktycznie logiką domenową, która jest ważna, którą trzeba przetestować dobrze, której lepiej nie zepsuć, tam rzucamy ludzi najlepszych, albo mnie, jak czuję się dobrze. I wtedy skupiamy swoją siłę głównie na tym, właśnie na tej logice domenowej. Więc mamy taką silną separację, tudzież segregację pomiędzy tym, co jest ważne i tym, co jest mniej ważne. Co jest bardzo, bardzo pożyteczne przy planowaniu, chociażby kiedy dany system będzie gotowy, czy jakie wieczory, kiedy robimy. Jest kilka linków i materiałów, w sumie nie będę czytał, bo to też jest na GitHubie ta prezentacja. Po prostu wystarczy wpisać w Google CKRS plus UDI albo CKRS plus Greg i jest wszystko, czego byście potrzebowali. I czy są jakieś pytania? Mamy tylko 8 minut, mieliśmy już 6 minut. To jest pytanie, ktoś może ma jakieś... Miałem się zapytać o stos i po. O, ja miałem... O, tak jest. Miałem odpowiedzieć na swoje pytanie o po. Wymyśliłem to, jak tam siedziałem. Ja bym zrobił to w ten sposób, że idzie sobie komenda wtedy do stosu, zdejmij element ze stosu, ona ten element zdejmuje i wtedy stos wysyła event, element zdjęto. I tyle właściwie. I wtedy moja komenda nic nie zwraca, wtedy dystrybucją tej informacji do ewentualnych zainteresowanych klientów zajmuje się już event handler, tak jak miało to miejsce w przypadku... Tak jakbyś napisał dwie osobne metody. Jak można dwie osobne metody. Tak jakbyś zamiast popa miało metodę, tam nie wiem jak jest, tak, nie pamiętam. Jakbym zamiast popa miał, co, zdejmij element i zwróć ostatni element albo pik, tak? Coś takiego. No tak. No nie, bo to jest, znaczy tak, ale to jest w jednej transakcji i to jest operacja atomowa. Nie, no robisz to na eventach, czyli tak naprawdę implementujesz dwie osobne metody. Implementujesz dwie osobne metody, no tak. No, a to nie o to chodzi. No właśnie o to chodzi, żeby metoda nie zwracała danych i podczas tej modyfikuje. Martin powiedział, że da się to zrobić i Bayer powiedział, że da się to zrobić. Jednak pop czasami jest przydatny. A na siłę robisz to tylko po to, żeby mieć jakiegoś eventa, to jest głupota. No, czyli nie słychać siebie w ogóle. No, tak wszyscy piją. Wszyscy piją, dobra, no to nara. To jakby coś się komuś podobało w tej prezentacji, to piszcie mi na mailu i na Twitterze, na blogu. Jakby coś się nie podobało, tak samo. Ja ten feedback kolekcjonuję, bo na oczy potem sobie drukuję i się nim odkładam. Więc bardzo o to proszę. I to jest...